imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogie siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie 9 marca w sobotę i pozdrawiam was z parafii ewangelicko-augsburskiej z Nowego Sącza. Drodzy, dzisiaj chcemy, aby Boże Słowo prowadziło nas, aby nadal wytyczało nam ścieżkę, którą mamy każdego dnia podążać. Wskazywało nam na Tego, który jest naszym Panem i Zbawicielem, do Kogo zawsze możemy się udać. Drodzy, i tak czytamy dzisiaj z książeczki z Biblią na co dzień fragmenty zamieszczone w Starym i w Nowym Testamencie. W księdze proroka Jeremiasza w 15 rozdziale, 18 wierszu tak czytamy. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale w 12 i 13 wierszu tak pisze. W Chrystusie Jezusie dzięki Jego wierze możemy bezpiecznie i ufnie przybliżyć się do Boga. Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu utrapień, których doświadczam. Drodzy, każdy z nas pragnie, aby czas, który został mu dany tutaj na ziemi, był czasem, który wypełnia radość, który wypełnia komfort naszego życia. Ale jeśli zdarzają się jakieś rzeczy, które zakłócają to, to pragniemy walczyć z nimi i nie oszczędzać na to, abyśmy mogli czuć się komfortowo. Dzisiaj słyszymy słowo o bólu, o utrapieniu, o tym, co często jest w naszym życiu obecne. I bardzo często staramy się różnymi sposobami i środkami zapobiegać temu wszystkiemu, co dzieje się w naszym życiu, co sprawia, że odczuwamy ból. Drodzy, ten czas, który jest nam dany, to czas, który mówi nam o tym, jak Jezus Chrystus cierpiał i przelewał swoją krew za każdego z nas na krzyżu. To czas pasyjny, w którym wsłuchujemy się w Boże Słowo, które prowadzi nas i zapewnia nas, że nie będziemy musieli już w żaden sposób cierpieć. Drodzy, jeszcze nikt nie wynalazł takiego środka, który spowodowałby to, że nie będziemy odczuwać bólu. Oczywiście możemy starać się jakimiś środkami farmakologicznymi złagodzić nasz ból, złagodzić nasze utrapienie, wspomóc się. Ale każdy z nas dobrze wie, że jest to tylko krótkotrwały zabieg. Jest to tylko czas, gdzie na chwilę jesteśmy pozbawieni tego bólu i utrapienia. Drodzy, prorok Jeremiasz, a także apostoł Paweł mogą powiedzieć, że ten czas utrapienia, ten czas bólu jest czasem błogosławionym. Oto taki paradoks. Jak ból, cierpienie może być dla nas dobry? Pytanie myślę, że dziwne. Dziwne z pozycji tego, który
Jest chory, który przeżywa jakieś doświadczenia. Ale dobrze wiemy, że takie utrapienia cielesne i psychiczne są tu i teraz, w naszym dzisiejszym świecie, można powiedzieć, naszą codziennością. Ale dają nam sygnał i znak do tego, abyśmy zmienili nasze życie. Abyśmy zmienili tak je, abyśmy mogli czuć się chociaż odrobinę komfortowo. Drodzy, dzisiaj słyszymy o tym, jak apostoł Paweł mówi: dzięki jego wierze możemy bezpiecznie i ufnie przybliżyć się do Boga. Jest również taki sygnał, który w naszym duchowym życiu sprawia, że czujemy się osamotnieni, że nie czujemy tej obecności. To grzech. To grzech, który powoduje w nas nie tylko ból wewnętrzny, ale powoduje w nas brak obecności Bożej. I ten brak obecności Bożej ma ogromny wpływ na to wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Drodzy, na to jest lekarstwo. Krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa przelana za każdego, za mnie i za ciebie na krzyżu Golgoty. Czas pasyjny nam o tym przypomina. To jest najlepszy lek na nasze wszystkie utrapienia, abyśmy mogli, wierząc w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, mieć pewność, że ani bólu, ani cierpienia, ani rozłąki już nie będzie. Że czas, który teraz przeżywamy, jest tylko chwilowy. Że dla nas wszystkich jest miejsce. Miejsce, abyśmy mogli razem być z Chrystusem. Do tego dążmy. Amen. Drodzy, życzę wam Bożego błogosławieństwa na ten dzisiejszy dzień. Na czas, kiedy chcemy razem z Bogiem spędzić kolejne chwile. Niech On nas prowadzi, strzeże i nas błogosławi. Amen.